Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral. A to takie krótkie ogłoszenie. Stwierdziłem, że już wypadałoby oficjalnie nagrać o tym krótki, kilkuminutowy filmik, ponieważ zaczęliśmy ostatnio streamować na Twitchu, mówiłem wam o tym w odcinkach i tak dalej, i tak dalej. Natomiast po wczorajszym streamie, który był w okolicach tam godziny 19, trwał chyba 2 godziny, 2,5 coś takiego, spełniliśmy już wszystkie wymagania, żeby dostać towarzysza Twitcha. Co to jest towarzysz Twitcha? No, tak naprawdę to jest taki powiedzmy mini partner, ale w tym sensie, że dostaliśmy możliwość subskrybowania, w zasadzie ja dostałem możliwość tego, żeby ktoś zasubskrybował mój kanał właśnie na Twitchu, żebyście mogli zbierać punkty kanału i tak dalej, i tak dalej. więc no w teorii staliśmy się już takim yy pełno funkcjonalnym, nazwijmy to, kanałem na tym Twitchu streamerskim, więc uznałem, że w tym momencie warto nagrać po prostu osobny film o tym na YouTube'a, żeby każdy, kto jeszcze nie widział żadnego odcinka na ten temat, nie widział po prostu ogłoszeń, których w sumie daje sporo, no ale wiadomo jak to jest, żeby wbił sobie na tego Twitcha i zostawił przynajmniej follow z... żeby tam dostać powiadomienia na liveak, nie? Tam chyba trzeba też taki dzwoneczek zaznaczyć. W każdym razie, no link jest w opisie, link jest w przypiętym komentarzu. I co? Streamki są bardzo fajne, bardzo przyjemne, Przyjemnie się gada tak naprawdę z Wami tak na żywo. I no, spodobało mi się to, nie ukrywam, że mi się to spodobało. Ogarnęliśmy już sobie kilka scenek, tu wam mogę na przykład pokazać. Taką mam scenkę, gdy po prostu sobie gram. o, tu powinna być kamerka włączona. chwilka, nie wiem czemu jej nie ma. O, dobra, taka jest scenka, jak sobie po prostu gram, czyli no generalnie bardzo podobna. Tutaj, jak widzicie, w prawym dolnym rogu jest tam jakiś cel do Powiedzmy, w ogóle jedna osoba strasznie dużo do rzucała do tej pory, więc jestem wow. Zresztą sami widzicie, no ale nieistotne nie o to chodzi. Więc no tutaj tak naprawdę ta scena się tak bardzo nie różni, natomiast tutaj mamy coś takiego, teraz muzyczka w tle pewnie przestała lecieć, takie coś sobie ogarnąłem, grafik mi zrobił, jak widzicie mamy tutaj live chat, ja mogę w tym momencie na przykład napisać test. Cyk wysyłam to. No i jak widzicie, pokazuje się test właśnie na, na ekranie. Jest też top done, idzie ostatni sub. No to tego jeszcze nie ma, bo jakby nikt jeszcze nie subskrybał, dopiero tą opcję dostałem. No i ostatni follow, mamy w okienku takiego małego, mniejszego, w zasadzie Shakes'a. No i mamy też kamerkę. Dobra, wracamy do tego. Do oficjalnej sceny do nagrywania, powiedzmy. No i co? Tak jak mówię, od dzisiaj można rozbierać punkty kanału za punkty kanału. Obecnie jest tylko jedna nagroda mianowicie, mianowicie przedstawienie postaci, tam na streamku ocena i tak dalej. Kto będzie chciał, to sobie to kupi. Oprócz tego subskrybenci to mają, oczywiście, bez żadnej kolejki. Jak tylko jesteś subskrybentem i kiedy chcesz, to mogę tą postać ogarnąć. Zresztą, tak samo jak wspierający na, na YouTubie. Tak jak mówię, no są te punkty kanału, są te subskrypcje. Mamy i póki co jedną ikonkę dla subskrybujących, jak będzie więcej to chyba tam będę mógł więcej pododawać yy, mamy tam różne odznaki i tak dalej to mi musi oczywiście grafik porobić yy, jako punkty kanału zbieramy grzybki więc też coś takiego ustawiłem, ale mówię jeszcze, jeszcze tutaj muszę, yy, w zależności ile będzie tych subów to muszę grafika poprosić po prostu i niech mi tam ogarnie parę, yy, parę graficzek jako tych ikonek i tak dalej wtedy to będzie na pewno przyjemniej wyglądało i będzie lepiej, yy, no i co więcej tak jak mówię, streamki przeważnie staram się odpalać tak około godziny 19 yy, zazwyczaj 15 minut przed już odpala mi jest taki ekran, nazwijmy to począt w którym jakby no jest czas żeby każdy sobie na spokojnie wbił i tak dalej i tak dalej i sobie później siedzimy. Co, co się dzieje na streamach, może Was też ciekawić. No, przeważnie ogarniam sobie postacie, czyli takie codzienne czynności. między Głównie gadam z Wami, bo jakby na tym stream polega. Ostatnio sobie ogarnialiśmy na Druidzie EQ pod PVP bardziej, bo tam odporność, łącznej odporności szukałem i tak dalej. Nieraz jakieś tam delikatne lożki, nie chcę bardzo dużo cisnąć, no bo wiadomo, wolę to zostawić na odcinki. Aczkolwiek jakieś tam tornatka i tak dalej, na przykład na łowcy ostatnio klikamy. Jak nam mało levela brakuje, to dobijamy, coś w tym stylu. No, i przede wszystkim, jak będzie na przykład legendarny locho, ile jeszcze kiedyś będzie, a zakładam, że tak. Jeżeli będzie na przykład, nie wiem, jakiś weekend epicki, na przykład teraz, jeżeli będzie ten 5 razy event, to będzie też weekend epicki, a my już możemy na druidzie znaleźć maksymalne runy, więc pewnie na streamku będziemy ich po prostu szukać. Także, no wiadomo, tak to na co dzień, żeby z wami pogadać, jakieś tam proste streamy i i tak dalej. Natomiast, jeżeli chodzi o. O jakieś tam specjalne wydarzenia w grze, no to też to będzie się działo na streamach Oczywiście YouTube'a nie olewam, na YouTube'a też będę Będę głównie się jednak skupiał na YouTube'ie, bo jednak streamy to są takie wiecie Żeby sobie na chillku posiedzieć, porozmawiać z wami i tak dalej Na YouTube'ie odcinek ma tam zawierać jakąś treść, mamy coś na nim robić Żeby był po prostu ciekawy To chyba tyle, więc tak jak mówię, dzisiaj, właśnie jeszcze dzisiaj, bo tego w sumie nie powiedziałem Dzisiaj o 19 także będzie streamek Pewnie tam jakoś za 15-19 włączymy Jeżeli oczywiście wszystko pójdzie z planem, mam nadzieję, że tak więc już będzie można od dzisiaj te punkty kanału kolekcjonować, będzie można dawać subskrypcję kto ma taką ochotę i generalnie no, ten kanał się jakoś tam rozwinie, nie? Yy, powolutku, powolutku. Yy, także mówię, możecie wbić, zostawić followka, no i oczekiwać na dzisiejszy streamek. Wczoraj było, yy, wczoraj pobiliśmy rekord, bo było 59 osób w jednym momencie, bo tam widziałem statystyki streama. Yy, wczorajszego oprócz tego yy, bardzo długo się utrzymywało, tak okolice 45-50 osób, więc to też yy, wow, bo jak dla mnie, no wiecie, ja sobie tutaj siedzę, coś tam klikam, ogarniam i tak dalej, i tak dalej. Yy, a mimo to sporo osób siedzi i tego słucha i tak dalej, więc no to bardzo miło. To by było na tyle. Dzisiaj nie będzie filmu, dzisiaj jest taka krótka reklama twitchowa, pierwsza i ostatnia. Jutro pewnie będzie normalny film. Natomiast dzisiaj jest, tak jak mówię, ten streamego około 19 na Twitchu. Także bądźcie. Dlaczego streamuję na Twitchu? Też dużo osób może zapytać. Po pierwsze, o wiele lepszy, lepsza możliwość moderacji czatu, dlatego że na YouTube jest masa botów. Pamiętam jak Zakreble odparał streama na youtube i jakieś tam boty mu spamowały, non -stop w jakieś motki i tak dalej. On to banował, za minutę to wracało. Na Twitchu czegoś takiego nie ma. you Druga sprawa jest taka, że podobno streamowanie na kanale i wrzucanie na nim filmów jednocześnie obcina zasięgi tych filmów, a tego bym nie chciał. No i generalnie Twitch jest, wydaje mi się, że taki wygodniejszy i lepszy po prostu do streamowania. YouTube to jednak są filmiki wrzucanie filmów, i do tego się nadaje najlepiej, no ale jednak do streamowania lepszy jest Twitch, moim zdaniem. Dobra, to by było na tyle. Ja Wam dziękuję za wysłuchanie. Wbijajcie na Twitcha, zostawcie followa i po prostu czekajcie na streamki. Dzięki za uwagę. Wbijacie, możecie zostawić subskrypcję tutaj na YouTube. kto jeszcze nie subskrybuje, możecie zostawić. Ciuka w górę. Możecie tak naprawdę wbijać na Discorda dla widzów. I tyle. Dziękuję raz jeszcze za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.